Witamy Państwa, dobry wieczór, tuż przed świętami. No i dzisiaj, skoro święta przed nami, to powiem Państwu tak, że powitamy Państwa, i to z pełną premedytacją powiem, w takiej naszej świątecznej bajce wraz z dr Sylwią Frach. Dobry wieczór, pani doktor, witam serdecznie. O tej bajce mówię nie bez kozery, pewnie się pani domyśla, bo mówimy o filmie Akademia pana Kleksa, no i każdy z nas w tej bajce chyba był. Co? Była pani też, czy nie? Byłam oczywiście. Meluzyną? Byłam meluzyną, byłam księżniczką, byłam Adasiem Niezgódką. Tak, Akademia pana Kleksa, polski film familijny z 1983 roku, jest już klasykiem. Filmem, który oglądany był bardzo chętnie zarówno przez dzieci, młodzież, jak i dorosłych. No tak, ja powiem pani, ja wtedy byłem nastolatkiem i siedziałem w kinowej sali jak wszyscy. No i nie ukrywam, że wtedy w 83 roku to ówczesne efekty specjalne robiły ogromne wrażenie. Polskie kino z takimi efektami, to było niesamowite. Tak, to było niesamowite. I musimy pamiętać, że film jest adaptacją powieści Jana Brzechwy, a za kamerą wówczas stanął Krzysztof Gradowski. I chyba wszyscy znamy historię małego chłopca, Adasia Niezgódki, który trafia do szkoły, do akademii prowadzonej przez ekscentrycznego nauczyciela, pana Kleksa. I te dzieciaki mają zajęcia nie tylko tradycyjne, prawda, ale również łączą naukę z rozrywką, ucząc się przy tym magii, podróży w czasie i innych takich fantastycznych rzeczy. Trudno nie porównać i nie powiedzieć, że wtedy jeszcze Hogwartu nie było. Nie było, nie było. No i tak też, skoro pani nawiązała do tych początków, to się zastanawiam, jak sobie dzisiaj myśli o tym, że wtedy może nie pomyślał, żeby jednak zagrać rolę Adasia obecny prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Tak, nie wiem, co Rafał Trzaskowski myśli w tej chwili na ten temat, ale faktem jest, że rzeczywiście Rafał Trzaskowski był taką dziecięcą gwiazdą i zrezygnował z roli Adasia Niezgódki, dlatego że wydawało mu się wówczas, że praca nad filmem będzie bardzo wyczerpująca, więc ostatecznie rolę tę otrzymał Sławomir Wronka. No i genialny oczywiście bohater, czyli szef Akademii, grany przez Piotra Franceskiego. Tak. Myślę, że to jest rola, gdyby przyznawano dziecięce Oscary, to myślę, że wtedy Piotrowi Franceskiemu należałoby się to. Tak. Prawda? Jeśli chodzi o tę postać, o rolę. Dobrze, a myśli pani, że ten remake, bo tak go chyba trzeba byłoby nazwać, z Tomaszem Kotem, jest w stanie prześcignąć ten pierwowzór, o którym już tyle pani wspomniała? Myślę, że ocenianie, czy nowa wersja może prześcignąć oryginał, zazwyczaj zależy od wielu czynników, prawda? Bo trzeba tutaj spojrzeć na scenariusz, reżyserię, grę aktorską i wiele innych elementów, a chociażby efekty specjalne. Także również opinie widzów i krytyków mogą się różnić od siebie, więc myślę, że jest to kwestia sporna. No i wiemy doskonale, że remake'i są, bardzo często stanowią swoistą reinterpretację oryginału. Tutaj mamy jednak zmianę, ponieważ w pierwotnej wersji Akademii pana Kleksa głównym bohaterem był chłopiec, Adaś Niezgódka. W najnowszej wersji pojawia nam się dziewczynka, Ada Niezgódka. No to też jest chyba znak czasu, co by nie powiedzieć. I takie chyba wyjście też do widza, no bo skoro Amerykanie w tamtym roku wdarli się przebojem ze swoją Barbie, tak, to my teraz będziemy mieli nie Adasia, a taką małą Adasiową. Adę. Też jestem tego ciekaw, zwłaszcza, że trudno nie zauważyć chyba tych odnośników, bo już wspomniałem to słowo Hogwart, do takich największych przebojów ostatniego dwudziestolecia w kinie, no bo w końcu mówimy o filmach, które dzieli 40 lat. Myślę o pierwowzorze, tak. 83, teraz 2023, tak. Końcówka roku. I tutaj te nawiązania takie, jak ogląda się trailery, zwiastuny, to rzeczywiście ten świat magii, świat Narni gdzieś tam nam się przewija kolorystyce, obrazowaniu i oczywiście nawiązywaniu do tych archetypów, takich momentów już tej kultury popularnej dziecięcej. Tak, tak. I odniesienia do takich właśnie już bardzo popularnych
miejsc, lokalizacji jak Hogwarts czy Narnia może nam się wydać oczywiste z racji, że właśnie one już tak bardzo nam się w tej kulturze popularnej zagnieździły wręcz, ale z drugiej strony może to być hołd dla literatury, dla gatunku fantasy. Mhm. Tego nie wiemy. Także myślę, że też jest bardzo, bardzo dobrym sposobem na zapoznanie młodego widza, może tego, który nie zna pierwowzoru, z tym światem. Z tym światem. Może akurat znają go, ale z innych mediów. Także jest to bardzo, bardzo interesujące, myślę, rozwiązanie. A to, że mówimy o tym słowie świat, no to też niektórzy zarzucają to, że no jednak pierwowzór był polski, mieścił się w Polsce. Tutaj akcja filmu, bo teraz chwilę o tej akcji możemy porozmawiać, jednak rozgrywa się po drugiej stronie oceanu. To też jest takie charakterystyczne i no i nie do końca takie, że związane jest to jednak z naszą kulturą, że powiedzmy narzeka się, a przecież nie można byłoby tego zrobić w Warszawie, która też już jest kosmopolityczna. Jest, z całą pewnością, ale nie sądzę, że jest jakiś mankament tej produkcji, zmiana lokalizacji. No dobrze, ale zanim powiemy nieco o samej produkcji, co rzeczywiście ten film niesie, to my przynieśliśmy dla Państwa też przedświąteczne prezenty. W związku z tym mamy upominki od sieci kin Helios, a trzeba będzie odpowiedzieć na pytanie, które przygotowała pani doktor Sylwia Frach. I co Państwa czeka na święta? No, dla kogoś na pewno prezenty będą. Szanowni Państwo, pytanie konkursowe brzmi następująco. Która polska piosenkarka zagrała rolę księżniczki w Akademii Pana Kleksa z 1983 roku? No, ja już bym zgadł, ale nie odpowiem na to pytanie teraz. Państwo natomiast mają na to szansę. Dwie pierwsze prawidłowe odpowiedzi jak zwykle honorujemy nagrodami. Czas na seans, czasnaopole.pl. Do Państwa dyspozycji ten adres mailowy. Czekamy na odpowiedzi. No a teraz tak jak mówiłem o samej produkcji, pewnie by dużo mówić, bo rzeczywiście też w tych ostatnich tygodniach widać medialnie nasiliło się to wszystko, co związane jest z nową wersją Akademii Pana Kleksa. Tak, zgadza się, ale chciałabym jeszcze powrócić do castingu, ponieważ bardzo długo zastanawiano się, kto zagra rolę Pana Kleksa. Prawda? Bo rzeczywiście wciąż mamy obraz Piotra Frączewskiego. I bardzo który jest trudno, w tym filmie. Jest również w tym filmie i myślę, którego trudno będzie doścignąć w swojej wielkości na ekranie. I tutaj propozycje padały przeróżne, od Pawła DeLonga po Macieja Musiałowskiego, czy też Rafała Zawierucha. Ostatecznie rolę, jak już Pan wspomniał, otrzymał Tomasz Kot. Z całą pewnością jeden z najwybitniejszych polskich aktorów obecnie. A rolę żeńską Ady Niezgódki, 13-letnia Antonina Litwiniak, ale również to nie koniec niespodzianek, piosenkę promującą film nagrała Sanach. No i tutaj tych elementów związanych z kulturą masową też będzie bardzo dużo. Bardzo dużo, to tak. Co do tego nie ma wątpliwości. Natomiast no, myślę, że to idealny prezent jest dla nas widzów, taki świąteczno-noworoczny i wejście też w nowy rok, bo myślę, że jednak no, gdzieś tam ten literacki pierwowzór, bo ciągle się pamiętajmy też o tak, tym, prawda? Oczywiście. Gdzieś nad tym wszystkim jest, więc znowu szkoła może na nowo ożywić te postaci, prawda? Tak. Jak pani myśli, że to rzeczywiście jest kolejne nowe pokolenie, a my rodzice czy dorośli w ogóle no, też chyba z czystej ciekawości będziemy chcieli zobaczyć to. Jestem przekonana, że tak, ja bardzo czekam na premierę i mam nadzieję, że grupy szkolne tłumem ruszą do kin Helios na pokaz tego filmu. No właśnie, pamiętajmy też, że tak jak już pani sygnalizowała, że przecież Akademia Pana Kleksa cieszyła się tak ogromną popularnością, tak, że doczekała się kontynuacji. Tak, prawda? Oczywiście. W latach 80. Więc ciekawe jak będzie teraz, czy też widzowie
będą chcieli zobaczyć te przygody nowe i je kontynuować. Jak znam życie i teraz myślenie producentów, to myślę, że część druga ma szansę powstać. No. Natomiast efekty specjalne, no bo o tym też trudno nie powiedzieć. Tak, tak. Bo już w pierwowzorze mieliśmy namiastkę, prawda? Na tamte czasy i warunki, możliwości techniczne efektów specjalnych. Teraz przy najnowszej technice rzeczywiście może to być coś wielkiego. No, zresztą chyba już po prostu dzieci i młodzież oglądają takie filmy, o czym wspomnieliśmy. Tak. Oni są do tego przyzwyczajeni i tego oczekują. My w każdym razie oczekujemy na pewno na premierę Akademii Pana Kleksa z dużym zniecierpliwieniem i z całą pewnością się nań wybierzemy. Doktor Sylwia Frach, naszym i Państwa gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani doktor. Do zobaczenia w wydaniu specjalnym, bo już teraz Państwu mówię, będzie wydanie specjalne 1 stycznia, gdzie właśnie z Panią doktor się spotkamy. I będziemy się przekomarzać co do tego, jaki był ten filmowy 23 rok.